Filadelfia, 13 listopada 2016, Dom Polski. Pomnik Rockiego w Filadelfii. Słynny ratusz w Filadelfii. Dzwon filadelfijski. Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Kim jest dr Marek Ciesielczyk? Już wiemy, że napisał, że pisze książki. Jedną z tych książek jest Polonijni agenci służby bezpieczeństwa. Jest doktorem politologii Uniwersytetu w Monachium. Jest wysoce prawdopodobne, że byli agenci SB, podobnie jak innych państw komunistycznych, mogli być przewerbowani, przejęci po 1989 roku przez inne wywiady, głównie rosyjskie, i dalej pracują dla drugiej strony. Mogą nam szkodzić, nawet nie współpracując z innymi wywiadami, a kontynuując swoją pracę, bo się do tego przyzwyczaili i nas nie lubią. Jak tak jeżdżę po ośrodkach, różnych ośrodkach polonijnych, właśnie wczoraj byłem w Londynie, to sytuacja wszędzie jest taka sama. Skłócona Polonia, skłócona Polonia, wszędzie jest skłócona Polonia. Część konfliktów wynika z naszych wad narodowych, no bo nie jesteśmy najłatwiejszym narodem, musicie Państwo przyznać. Stąd te takie powiedzenie o dwóch Polaków, czy partii i tak dalej. Ale innym powodem, także istotnym jest to, że nasze środowisko polonijne, czy środowiska polonijne były spenetrowane przez agentów SB. I oni w dalszym ciągu mogą prowadzić swoją dezintegracyjną aktywność, prowadzić działalność. W związku z tym należy udowodnić, kto faktycznie był tajnym współpracownikiem. Oczywiście przez 25 lat tacy badacze jak ja i ludzie tacy jak wy, którzy zakładam, że chcecie poznać prawdę, nie mamy dostępu do tych dokumentów. Dzięki Bogu kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że rządzący obecnie w Polsce, czyli PiS, proponuje zmianę ustawy o IPN-ie i tak się stało. Zmiana ta polega na tym, że zbiór zastrzeżony, czyli te tajne dotychczas dokumenty, będą dostępne dla badaczy. Mam nadzieję, że PiS nie będzie się zachowywał tutaj w sposób taki wybiórczy, nie będzie prowadził tej operacji wybiórczo i udostępni nam wszystko. To będzie oznaczało, tak jak już powiedziałem wcześniej, trzęsienie ziemi dla Polonii. Dlatego, że tam będą głównie dokumenty dotyczące zagranicznych operacji pierwszego wydziału, pierwszego departamentu OSB, czyli tego, który działał za granicą. A więc dotyczył także, czy przede wszystkim, Polonii. No i wtedy, co się dzieje? Dlaczego mówiłem o tym, że jestem jedynym człowiekiem, który się tym zajmuje? Z bardzo prostej przyczyny. Po prostu ludzie się tego boją. Dlaczego? Jeżeli w Polsce ujawnicie, że X był agentem, to się nic nie stanie. To nie, nawet X może się cieszyć szacunkiem. Na przykład pamiętacie, Olechowski zrobił karierę polityczną. A przecież on się przyznał, że współpracował ze służbami specjalnymi. No i co? I nic. Nawet mu to pomogło, jak mówię. W Polsce w ogóle prawo funkcjonuje w ten sposób, że bardzo trudno jest udowodnić, że ktoś był agentem. Jest taki znany przypadek, że pewien wójt z Podhala, jak wiecie, samorządowcy muszą składać oświadczenia lustracyjne, przyznał się, że był tajnym współpracownikiem SB. No i oczywiście nic się nie stało, musi tylko napisać, że był, kandydował, wygrał. No bo współpraca z SB czasami się okazuje, że jest pewnym plusem. Ale sąd lustracyjny stwierdził, że on nie był tajnym współpracownikiem. A więc widzicie, że nawet jak się ktoś przyzna, to sąd może stwierdzić, że on nie był. Sąd wie lepiej. Jak człowiek mówi, że on był, przyznaje się, a sąd mówi, że nie był. Więc w Polsce wszystko jest postawione na głowie. Natomiast na Zachodzie, czyli mówię teraz o Polonii, sytuacja wygląda diametralnie różnie. Bo współpraca z SB, co oznacza? Oznacza współpracę z obcym wywiadem. Czyli przestępstwo, które nie ulega przeterminowaniu, że tak powiem. A więc taki człowiek może być postawiony przed sądem amerykańskim, kanadyjskim, brytyjskim i tak dalej. Wchodzimy do takiego momentu, gdzie zaczyna się rola państwa, a moja się kończy. Ja państwu przywożę dokumenty, które potwierdzają, że X był agentem,
Ale ja tu nie będę przez miesiące walczył z prokuraturą czy z sądami amerykańskimi o to, żeby ci ludzie stanęli przed sądem. To jest wasz job. Jeżeli wy tego nie zrobicie, to Amerykanie, chyba się tu zgodzimy, mają tyle problemów, że oni nie będą się zajmować jakimiś agentami sprzed 30 lat. Dlatego tutaj widzę państwa rolę. Jeżeli państwu będzie zależało na tym, to wy to osiągniecie. Bo przestępstwo jest przestępstwem. Jeżeli się dobrze do tego zabierzecie i będziecie mieli mocne dowody, które ja mam nadzieję dostarczyć, to takich ludzi można postawić przed sądem. Można ich deportować, można stracić obywatelstwo i tak dalej. A zwróćcie uwagę, o czym za chwilę będę mówił. Ci ludzie są świetnie ustawieni. Oni już są w starszym wieku, są świetnie ustawieni finansowo, więc dla nich to jest katastrofa. I jak oni reagują na takiego gościa jak ja? No oczywiście nie są zachwyceni perspektywą, bo ja to mówię wprost. Nawet w tym tytule jest powiedziane, czy ci ludzie będą deportowani ze Stanów Zjednoczonych. Jak oni to widzą, a są inteligentni, wiedzą, że to jest prawda, że tak może być, to oczywiście utrudniają mi na wszystkie możliwe sposoby życie. Najpierw prosili mnie, i to zabawna sprawa, środowiska prawicowe do mnie się zwracały wiele lat temu, jak zacząłem tę pracę, żebym nie ujawniał pewnych nazwisk. Na przykład Wojciech Wierzewski, żeby być konkretnym. Po pewnym czasie zacząłem ujawniać kolejne nazwiska. Zaczęły wpływać do mojej żony takie telegramy, jak ten tutaj na stronie 12. To jest telegram z kondolencjami z powodu mojej śmierci. Jak widzicie, żyję, więc z powodu mojej rzekomej śmierci. Moja żona zaczęła dostawać telefony, zresztą prawdopodobnie teraz dostaje, bo zawsze jak jestem w Stanach Zjednoczonych i mówię o agentach, no to ona w nocy dostaje telefony, że wrócę do Polski w trumnie. Kiedy ujawniłem dokumenty na temat samego prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Edwarda Moskala, że w 1989 roku potajemnie dogadywał się z komunistami, z rezydenturą SB w konsulacie PRL w Chicago, że obiecywał, że nie będzie, że będzie cenzurował informacje na temat antykomunistycznych demonstracji Polonii w Chicago, ja to ujawniłem, no to wtedy rzuciła się na mnie cała ta śmietanka tak zwana prawicowa chicagowska. I jak ja mogłem coś takiego napisać? No przecież Moskal był prawicowy. No wiecie państwo, SB, podobnie jak inne wywiady, werbowała swoich agentów nie wśród lewicy, tylko wśród prawicy. W tej książce opisuje różne przypadki agentów potencjalnych, z których SB rezygnowała. Wiecie dlaczego? W środowisku polonijnym. No bo SBcy pisali, wiecie, pisali do swoich przełożonych. Nie opłaca się go werbować, bo on tutaj ma opinię lewicowca. No jaki sens był werbowania kogoś, kto nie cieszy się autorytetem w środowisku polonijnym? Żaden. Jestem jedynym na placu boju. Bo jak mówię, temat historycznie rzecz biorąc jest atrakcyjny. Im się powinno zajmować bardzo dużo ludzi. Owszem, są tacy, co piszą o 40 latach, to najlepiej, jak już nikt nie żyje. Albo na przykład no, można pisać o rzeczach, o których wiadomo, że Wałęsa był Bolkiem, to wiemy wszyscy. Ja już tutaj mówiłem i pisze się książki na przykład o Bolku, co oczywiście jest pożyteczne, owszem, no ale nie stwarza zagrożeń takich, o których ja tutaj mówię w przypadku Polonii. W 1996 roku, tak a propos Bolka, tutaj jest ten przypadek zresztą opisany, w telewizji Polvision w Chicago wystąpiłem w audycji telewizyjnej, gdzie jako pierwszy przed kamerami pokazałem donosy Bolka i oczywiście nie przysporzyło mi to przyjaciół. 1996 rok, jeszcze Bolek był popularny, jako Wałęsa. Wróciłem do Polski, ja byłem wtedy już radnym. Rada Miasta potępiła mnie za to właśnie, że pokazałem te dokumenty. Teraz, po dokumentach Kiszczaka, pytam się tych radnych, tych starszych, no i co, przeprosicie mnie, bo oni mnie potępili za to, że sponiewierałem prezydenta byłego. No oczywiście nikt nie miał ochoty, gdyż autorem pierwszej książki w języku polskim na temat historii KGB. W instrukcjach KGB-owskich, podobnie jak w SB-ckich, czytamy bardzo często, że najważniejszą rzeczą dla nich to nie było wcale szpiegostwo. Ważniejsi byli agenci wpływu. To są tacy ludzie, którzy albo świadomie, albo nieświadomie, bo była taka kategoria nieświadomych multiplikatorów.
To jest taki człowiek, który działa na korzyść Sowietów, czy na przykład komunistów polskich, nieświadomie. On po prostu przekazywał pewne informacje, wybierał wpływ i nawet nie wiedział, że działa na korzyść Sowietów i że jest manipulowany przez nich. Agenci wpływu, tacy już świadomi, to byli agenci, którzy wybierali wpływ na, przede wszystkim na media. W tej książce opisuję te kilkadziesiąt przypadków. Większość to są dziennikarze polonijni. I to wiecie, jak słyszycie na przykład coś takiego, że on nie był agentem, bo nic nie podpisał. To jest bzdura. To jest legenda, którą propaguje się od wielu lat. Nie trzeba było niczego podpisywać. Owszem, były trzy kategorie agentów. Tajny współpracownik, kontak operacyjny, kontak informacyjny. Taka hierarchia. I to byli ludzie formalnie zarejestrowani. Ale była też kategoria ludzi, którzy nie podpisywali niczego. I oni, a czasami byli bardziej szkodliwi niż tajni współpracownicy. Na przykład niejaki Armakowski, tu mam zupełnie z innej beczki, ostatni szef Radia Wolna Europa, Piotr Mroczyk, tajny współpracownik o pseudonimie 69. Też odznaczony przez prezydenta wysokim odznaczeniem za walkę o wolność słowa. On donosił na przykład na dyplomatów, na dziennikarzy i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, że Amerykanie, bo tak niektórzy mi mówią tak, panie, to jak Amerykanie nie wiedzieli, że to jest tajny współpracownik? Go zatrudnili w Wolnej Europie, a wiecie, że Wolna Europa najpierw była instytucją CIA, a później Kongresu Amerykańskiego. I oni go nie sprawdzili. Amerykanie oczywiście nie wiedzieli, że on był tajnym współpracownikiem, ale wiedzieli, jak go zatrudniali, że był członkiem delegacji PRL-u do Wietnamu. Jak była wojna w Wietnamie, PRL-owcy wysłali go w ramach delegacji do Wietnamu. No wiecie co, nawet dziecko wie w Polsce i w PRL-u wiedziało, że jak kogoś wysyłali do Wietnamu w czasach PRL-u, no to musiał się cieszyć zaufaniem komunistów. I oni go zatrudnili na stanowisku dyrektora Wolnej Europy. Zresztą w Wolnej Europie tam pracowało bardzo wielu szpiegów. Mówię o tym dlatego z takim zaangażowaniem, dlatego że ja studiowałem w Monachium i byłem także freelancem w Wolnej Europie. Pisywałem tam czasami i znam to środowisko. Pytacie, zastanawiacie się, a co oni z tego mieli, że tak współpracowali? Otóż Wierzewski wspomniany pracował za parę butelek whisky, a ten Mroczyk dostał komplet sztućców z okazji ślubu. A inny dziennikarz Becker, może pamiętacie takie nazwisko Becker, on pracował dla mediów polonijnych. Jemu SBC płacili mandaty. Więc to były śmieszne sumy w sumie, ale niektórzy mieli oczywiście korzyści, jak na przykład ci, jak Grzegorzewski, oni prowadzili biura podróży i wtedy dostawali koncesje od PRL-owców i mogli zarabiać potężne pieniądze, bo mieli wyłączność na sprzedaż czegoś tam, na przykład kontakty z PKO i tak dalej. Działacz Solidarności, który tu przyjechał, tworzył związki takie właśnie byłych solidarnościowców, nazywał się Wacław Sikora. To był jeden z 19 najważniejszych ludzi Solidarności w 1981 roku. Dlaczego? Bo był członkiem prezydium 19-osobowego i był szefem Solidarności Małopolskiej, Wacław Sikora. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tu przyjechał jako bohater, internowany, a okazało się, że w czasie internowania był zarobowany przez SB. On z kolei, tak jak żona Wierzewskiego usprawiedliwiała go, on mi przysłał 2 czy 3 maile, gdzie też się tłumaczył, że on tam niczego nie donosił i tak dalej. Natomiast ja tu zamieszczam dokumenty, z których jasno wynika, że on w czasie stanu wojennego donosił na swoich kolegów, którzy byli wówczas w podziemiu i którym groziła dekonspiracja i złapanie przez SB. Ja niedawno opublikowałem taki protest z okazji święta rocznicy niepodległości, teraz 11 listopada w Tarnowie, który było, Tarnów był pierwszym niepodległym miastem w Polsce w 18 roku. I dlatego my trochę wcześniej obchodzimy te uroczystości. Głównym historykiem niepodległościowym był niejaki Kazimierz Bańburski, o którym zresztą piszę w tej książce. I to był oficer SB, pracował w Wydziale Kościelnym, tym samym, w którym pracowali mordercy księdza Popiełuszki. I ten gość jest dzisiaj głównym historykiem miasta Tarnowa od spraw niepodległościowych. Mało tego, miasto Tarnów publikuje jego książkę, między innymi on jest tam współautorem, za pieniądze nasze podatników tarnowskich. Ja zaprotestowałem, ale nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Mało tego, ten gość od lat występuje
w Radio Katolickim, Radio RDN, które jest radiem diecezjalnym. Gość pracował w Wydziale Kościelnym, a później pracował w Urzędzie do Spraw Wyznań, które, jak Państwo pamiętacie, było przedłużeniem SB do walki z Kościołem Katolickim. Rozmawiałem na ten temat z biskupem naszym Jerzem, no ale jakoś tak się, mówię, nikt specjalnie się tym nie przejmuje w Polsce. W związku z tym, no sytuacja nie jest taka prosta. Mam nadzieję, że teraz, kiedy będziemy mieli dostęp do tych nowych dokumentów, to za parę miesięcy będę mógł się tu z Państwem spotkać i wspólnie możemy dokonać trzęsienia ziemi także w Waszym środowisku, bo też tutaj słyszę, że bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Zresztą wszędzie tak podobnie jest i będzie można udowodnić, oczywiście nie we wszystkich przypadkach, bo musimy być realistami, nie będzie dokumentów na wszystkich agentów, tylko niektórych, ale będzie znacznie więcej tych materiałów niż dotychczas. I dlatego w tej książce jest tylko kilkudziesięciu agentów opisanych. Natomiast teraz myślę, że to będzie, że będzie łatwiej docierać do ludzi, którzy, do dokumentów na temat ludzi, którzy pracowali dla SB i byli szkodliwi. Myślę, że powoli, 25 lat za późno, co prawda, przyznacie, no ale przynajmniej część prawdy odkryjemy i być może dzięki takim badaniom będzie nam łatwiej żyć, czy Państwu będzie łatwiej żyć tutaj, a mnie w Polsce. Bazylika Notre Dame, Montreal, Stadion Olimpijski, Oratorium Świętego Józefa, Casino Montreal. Zapoznali się zapewne Państwo z tematyką mojej pracy naukowej od lat. Zajmuję się Związkiem Sowieckim i Europą Wschodnią. I oczywiście w ramach tych badań także służbami specjalnymi. Jestem autorem pierwszej książki na temat, w języku polskim, pierwszej książki na temat KGB. KGB z historii rosyjskiej, sowieckiej policji politycznej. I swego czasu, pod koniec lat 80. gościłem tu już u Państwa. Byłem przez wiele lat emigrantem i postanowiłem w jakiś sposób pomóc Polonii w identyfikacji ludzi, którzy działali przeciwko Polonii, przeciwko Polsce. Jako tajni współpracownicy, kontakty operacyjne oraz kontakty informacyjne SB. Zbierałem, czy zbieram materiały już od 8-9 lat w IPN-ie, ponieważ od 8 lat na wszystkie możliwe sposoby moje życie jest utrudniane i praca w IPN-ie i także wykłady w Stanach Zjednoczonych. Muszę Państwu powiedzieć, że mimo tego, zaraz powiem na czym to utrudnianie polega, mimo tego udało się zorganizować spotkania w San Diego, w Los Angeles, San Francisco, w Phoenix, na Florydzie po obydwu stronach, koło Tampy, koło Miami, w Filadelfii, w Bostonie, w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, New Jersey, w Chicago, w Toronto, no i teraz trafiłem do Montrealu. Ale to nie jest takie proste, ponieważ na przykład w Chicago, kiedy było spotkanie 2-3 lata temu, jeden z bohaterów tej książki, Andrzej Jarmakowski, dziennikarz polonijny, zjawił się u właściciela restauracji, w której miała się odbyć prelekcja i zaszantażował go przy świadkach. Do tego stopnia ten szantaż był skuteczny, że spotkanie musieliśmy odwołać, przenieść do innego lokalu. W stronie 13, tu jest taka strzałka zaznaczona, człowiek, który chciał storpedować spotkanie, w którym uczestniczyło w Chicago 600 osób. Kiedy został wyprowadzony i policja została poinformowana, policja nie zdążyła go aresztować, ponieważ odjechał podstawionym samochodem. Tutaj udało nam się go sfotografować. Była to zaplanowana akcja, która służyła, mówiąc kolokwialnie, rozwaleniu tego spotkania. Tego typu operacje oczywiście one się powtarzały przez wiele lat. W tej chwili po ukazaniu się tej książki no jest dosyć ciężko już torpedować tego typu moje wystąpienia, dlatego że no, trudno spalić jest cały nakład tej książki, więc ona krąży już po wszystkich możliwych ośrodkach polonijnych. Jak się opublikuje już dokumenty na temat jakiegoś kapusia, to on albo jego rodzina, jeżeli już nie żyje, akurat Wierzewski już w tej chwili nie żyje, tłumaczą się w ten sposób, że a,
zostali zmuszeni do podpisania, b, że ich informacje, które przekazywali, są nieistotne. W przypadku Wierzewskiego było odwrotnie. On sam zaproponował zresztą SB konkretne działania. Znalazł się na Indiana University w Bloomington w bardzo istotnym instytucie, który zajmował się Europą Wschodnią. I nie tylko donosił na środowisko polonijne, ale także, co stwarzało bardzo duże zagrożenie i co nie jest zgodne z oświadczeniem jego żony po śmierci, nawet publikuje tutaj to oświadczenie, gdzie ona twierdzi, że to właściwie to nic złego nie robił. Otóż jego donosy były bardzo niebezpieczne dla życia wielu studentów amerykańskich, którzy byli werbowani przez FBI i CIA na tym właśnie uniwersytecie. Sporządzał charakterystyki psychologiczne i to mogło zaszkodzić później tym studentom, kiedy już byli zwerbowani przez CIA czy FBI. Pierwsza akcja, ta grupa działania na rzecz Solidarności, to była pierwsza grupa polityczna, która w Montrealu powstała od... Katedra w Montrealu. Bardzo dużą rolę w zaproszeniu pana Marka do nas do Montrealu odegrał pan profesor Skorek Adam, który no już oklaski otrzymał. Następny może być. Pragnę podziękować za zaproszenie. Witam państwa serdecznie, zwłaszcza tych, którzy tu przybyli służbowo. Zawsze tak zaczynam. Jestem pytany, dlaczego ja to robię, co robię, czyli dlaczego zajmuję się SB-kami, dlaczego zajmuję się ujawnianiem nazwisk tajnych współpracowników SB. Coś teraz państwu na początek przeczytam. To jest cytat oczywiście. To, że Jarosław Kaczyński w Smoleńsku zamordował własnego brata, to sprawa rodzinna. Za Putrę i Gosiewskiego też bym go nie skazał, ale za zamordowanie pozostałych 93 osób to Kaczyński Jarosław powinien być pasami obdzierany ze skóry. Jak państwo myślicie, kto to napisał i gdzie to się ukazało? To jest cytat z portalu Progress for Poland, który jest prowadzony w Chicago przez niejakiego Jarmakowskiego, o którym za chwileczkę będę mówił. Dlaczego ja to zacytowałem? No, słyszeliście te słowa, to był cytat. To się ukazało na tym portalu, który prowadzi tenże Jarmakowski. Dlatego zacytowałem, że Jarmakowski jest jednym z bohaterów tej książki. I państwo już chyba teraz rozumiecie, nawet ci nieprzekonani do zasadności takich badań, rozumiecie, dlaczego ja to robię. Jeżeli taka osoba, te cytaty pochodzą z okresu ostatnich paru lat, jeżeli taka osoba w dalszym ciągu działa w środowisku polonijnym, prowadzi portal polonijny, który opluwa wszystkich i wszystko w stylu gorszym od Jerzego Urbana, to myślę, że warto wyjaśnić przeszłość tych ludzi. I wtedy, na przykład w Chicago, wszyscy już teraz zrozumieją, dlaczego Jarmakowski takie rzeczy robi. On jest ściśle związany z kodem dzisiaj, więc to też wyjaśnia bardzo dużo, prawda? Inny przykład, który usprawiedliwia moje badania, tak bym powiedział, to ten obrazek na stronie 123 w mojej książce, który przedstawia niejakiego Piotra Dąbrowskiego i Andrzeja Olechowskiego, który pracował dla komunistycznych służb, jak państwo pamiętacie. Dąbrowskiego pewnie państwo nie znacie. To jest wydawca tego Progress for Poland. Oni popierali Olechowskiego, kiedy startował na prezydenta. To też bardzo dużo mówi, prawda? Popierali człowieka, który pracował dla komunistycznych służb specjalnych. A więc warto mówić o przyszłości ludzi, którzy dzisiaj tak się właśnie zachowują. Inny przykład, strona 20, dwóch dżentelmenów po bokach, to państwo znacie, bo to jest Komorowski i Jaruzelski, a tego w środku z widzenia pewnie nie poznalibyście, ale z nazwiska na pewno go znacie, bo to jest osoba, która się nazywa Tomasz Turowski. Pamiętacie taką osobę? Człowiek, który był agentem komunistycznym działającym w Watykanie i prawdopodobnie na podstawie jego donosów łatwiej było KGB przeprowadzić zamach na papieża. A więc była to osoba niezwykle niebezpieczna w ogóle dla bezpieczeństwa Zachodu, a zwłaszcza Watykanu, no i papieża. Tak więc, dlaczego też o tym wspominam? Bo tenże Turowski przez Sikorskiego, byłego ministra spraw zagranicznych, został wysłany na placówkę w Moskwie.
placówkę, chciałem powiedzieć naszą, ale tu się wstrzymam z tym, placówkę trzeciej RP w Moskwie. I w czasie katastrofy smoleńskiej był na lotnisku w Smoleńsku, tenże Turowski. Jak to możliwe, że byłego agenta komunistycznego wysłano na placówkę dyplomatyczną?